Proszę Państwa, sygnatura uchwały nr 6/23/15 z dnia dzisiejszego. Proszę o opinię Komisji Infrastruktury. Opinia Komisji pozytywna. Dziękuję. Czy Państwo ma... Proszę, tak, proszę Pan Przewodniczący. Ja wczoraj nie mogłem być w tym punkcie na Komisji Infrastruktury, ale prosiłem Komendanta Straży Miejskiej, żeby w moim imieniu zabrał głos. Ja mam serdeczną prośbę do Panu Burmistrzu, żeby służby mundurowe naszego miasta nie stwarzały problemów, tylko w tym czasie, żeby zajęły się po prostu nieblokowaniem dróg lokalnych, które krzyżują się z drogą krajową. Żeby w tym w najbliższych dniach służby drogowe nie ganiały ludzi, którzy przechodzą w właściwym miejscu przez jezdnię, chodzi o pieszych, tylko żeby po prostu pilnowali tych głównych wyjazdów z dróg podporządkowanych. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Pan Burmistrz. Jeszcze tutaj nie dopowiedziałem, ale w międzyczasie Pan Burmistrz zorganizował, zaprosił tutaj do nas przedstawicieli policji naszej i również komendę powiatową, także takie spotkanie u nas wyprzedzające i no, próbowaliśmy wybiec trochę w przyszłości, spróbować jak tutaj będzie można złagodzić skutki tego złożonego ruchu. Także takie spotkanie już się odbyło. Wczoraj również na komisji na ten temat była rozmowa. Proszę Państwa, ja tylko dodam zdanie, które mówiłem w modlu wobec wojewody i marszałka, tudzież parlamentarzystów, że gdyby odpowiednie władze Rzeczypospolitej były przewidujące i budowały w Kukurydzy łącznik autostrady Tuszyn-Stryków, problemu by dzisiaj nie było. Proszę bardzo. To należy dodać, że mamy tę drogę, ale nie możemy z niej korzystać w tej sytuacji. Może też należałoby to dodać, Panie Przewodniczący. Bez wątpienia to stanowisko jest dla nas wszystkich konieczne do podjęcia, bo jest oburzające zachowanie miasta Łodzi i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, które mało, że robią taki paszport, że cały ten ruch samochodów ciężarowych kierują do naszego miasta Aleksandrowa i Pawianic, to jednocześnie powiadamiają nas tak późno, nie podejmując żadnych kroków przygotowujących do przeprowadzenia tego ruchu przez nasz teren. I uważam, że jest to skandal. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, na pewno najbardziej poszkodowane będzie nasze miasto, ponieważ od północy schodzi się droga krajowa numer 91 i autostrada A1, od zachodu 14, od zachodu 72, od wschodu 14 i to wszystko łączy się na północnych rubieżach Łodzi i będzie wjeżdżać do Konstantynowa. Natomiast na południu mamy wjazd z S14 i z 71, tudzież naszą 1 maja, czyli też praktycznie trzy drogi łączą się po to, żeby ten ruch cały przebnął przez centrum Konstantynowa. Pan radny jeszcze chciał zabrać głos. Tak, właśnie nasunęła mi się taka refleksja, że do tej uchwały moglibyśmy też dodać własną propozycję rozwiązania tego problemu, gdyż Aleja Włókniarzy i Mickiewicza, ta estakada przy Dworcu Kaliskim będzie otwarta, więc tak naprawdę nie będzie konieczności objazdu przez Konstantynów, tylko można te tiry poprowadzić do pewnego momentu oczywiście, chyba do 26 marca, tak? Czyli miesiąc czasu Konstantynów miałby spokój z korkami. Może byśmy do tej uchwały dodali takie zdanie właśnie. Ja myślę, że... Wiem, że na pewno dzisiaj tego typu tematy będą podejmowane na tych spotkaniach. Tak to tam, nie tylko my, ale wszyscy ciążący byli przygotowani, jeżeli chodzi o to, jak Łodzi wskazać, gdzie można by było poprowadzić wewnętrzne, że organizacja Łodzi te objazdy. Również z informacją, dlaczego to co mówiłem, że jeżeli wyłania się skrzyżowanie, to mogą się być przez cały okres trwania zamknięcia. Tutaj rozmawialiśmy, jak mówiłem, że estakada też będzie wyłączona w jakimś czasie, bo tam będzie.
będą zmieniane organizacje portu pod całe Sahara. Ale no, tutaj wydaje mi się, że tworzenie takich wskazówek, no, ja wiem, czy polepszy do samą uchwałę, bo można w ten sposób nałożyć kilka tych wariantów, bo myślę, że każdy z nas, kto jest kierowcą, to będzie miał jakiś pomysł, jak ten żółw poprowadzić w Łodzi. Proszę Państwa, ja myślę, że możemy zaufać burmistrzowi, że on godnie reprezentuje interes naszego miasta w tych rozmowach. Natomiast, proszę Państwa, myślę, że przez cały czas trwania koszmaru, czyli do końca roku, będzie to jeden z głównych punktów sprawozdań pana burmistrza na sesjach i na pewno nie jest to, że tak powiem, ostatni głos w tej sprawie, bo prawdopodobnie na każdej sesji będziemy tej sprawie się przyglądać. Proszę Państwa, poddaję pod uchwałę pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie przyjęliśmy uchwałę. I proszę Państwa, przechodzimy już do nowego punktu siódmego. Punkt A, zmiany w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynopolskiej. Pierwszy, druk B. Proszę Panią Skarbnik. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie z artykułem 222 i 259 ustawy o finansach publicznych gmina, samorząd gminny ma prawo tworzyć rezerwę. Rezerwę ogólną, która nie może, musi się mieścić w ramach 0,1, minimum 0,1% do maksimum 1% wydatków budżetu oraz rezerwy celowe, których suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu. Również w ramach rezerw celowych, ale już inną ustawą, ustawą o zarządzaniu kryzysowym, jesteśmy zobowiązani tworzyć rezerwę kryzysową, która musi, nie może być mniejsza niż 0,5% wydatków budżetu. W związku z tym, że w styczniu uchwalając budżet zwiększaliśmy autopoprawką dochody budżetu, nie skorygowaliśmy wysokości rezerwy kryzysowej o 79 zł. W związku z tym tą uchwałą prostujemy ten błąd i w ramach rezerw, które mamy, przenosimy z rezerwy ogólnej 100 zł, przenosząc na rezerwę celową 100 zł. Ruch odbywa się w ramach rezerwy ogólnej budżetu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Skarbnik. Jest to projekt uchwały nr 6/24/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia dzisiejszego. Proszę o opinię Komisji Budżetu. Opinia Komisji pozytywna. Dziękuję. Czy Państwo mają uwagi? Nie widzę, kto jest za przyjęciem uchwały. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie podjęliśmy uchwałę i druk A. Proszę Panią Skarbnik. Proszę Państwa, ten projekt uchwały dotyczy zmian w budżecie na wniosek referatów i jednostek organizacyjnych. Po uchwaleniu budżetu państwa wpłynęła korekta do budżetu, wpłynęła korekta do Urzędu Miejskiego Konstantynowa Łódzkiego zmian dokonanych w subwencji oświatowej oraz zmniejszającą o 3 zł konkretnie udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Subwencję oświatową zwiększono nam o kwotę 42 939 zł. I załącznik numer 1 do niniejszej uchwały, którą Państwo macie, dokonuje zmian po stronie dochodów, czyli zwiększamy dochód budżetu o 42 subwencję oświatową, a zmniejszamy o 3 zł udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Natomiast załącznik numer 2 mówi o zmianach, które dokonujemy w wydatkowej stronie budżetu. I tak, z rezerwy budżetowej przeznaczamy 50 tysięcy dla MOK-u na organizację Dni Konstantynowa. Zmniejszamy rezerwę o 1000 zł, tworząc pozycję wyróżnienia sportowe i nagrody dla sportowców. Przeznaczamy również z rezerwy 28 563,25 zł jako uzupełnienie wkładu własnego gminy w
projekcie współfinansowanych środkami unijnymi 7-milowy krok. To są środki, które otrzymuje, przekazujemy do MOPS-u. Zmniejszamy rezerwę celową na dokształcanie nauczycieli o kwotę łączną 40 155 zł. Można było dokonać tego zmniejszenia, jak już zmieniły się przepisy tworzące procentowy odpis na ten cel w budżecie. I tak te 40 155 zł przenosimy na środki dla naszych szkół na zakup komputerów oraz również poprawiamy dotacje dla gminy Aleksandrów Łódzki w związku z rozliczeniem przedszkoli niepublicznych, jakie mamy, są nasze dzieci, oraz dotacje do powiatu pawianickiego. Powiat pawianicki otrzymuje na tworzenie, no to jest współfinansowanie pozycji metodyk języka polskiego. Również załącznik numer 2 mówi o zmianie w wydatkach majątkowych. I tak. 8700 wprowadzamy do budżetu w takiej wysokości przychody, czyli zwiększamy przychody budżetu o 8700, finansując w ten sposób zwiększenie wydatków majątkowych. Jest to związane z rozliczeniem, z fakturą dla firmy Strabag rozliczającej zadanie modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych z wydłużnikiem wodno-ściekowa, gospodarka wodno-ściekowa. W tym samym, robiąc taki manewr, zwiększamy deficyt budżetowy do kwoty 91 200. Również przesuwamy środki między paragrafami w tym samym zadaniu o 9 tysięcy w związku z nakładami na promocję projektu. I to są zmiany dokonywane, jak Państwo zobaczycie, zwiększenia i zmniejszenia. Per saldo są to zwiększenia wydatków o 51 636 zł, czyli do dochodów minus 8700, które jest dokonywane przychodem. I tak, załącznik numer 3 niniejszej uchwały mówi o wprowadzeniu do budżetu przychodów w wysokości 8700 i jaki jest w tej chwili plan po zmianach, kolumna 6, przychodów i rozchodów. Następnie, dokonując zmian o 8709, dokonujemy zmianę wydatków, to jest załącznik numer 4. Teraz, jak porównacie z materiałami wyjściowymi, styczniowymi, tu są teraz, proszę Państwa, wielkość wydatków majątkowych w poszczególnych działach i rozdziałach. Ponadto, dokonując zmian, czyli pomoc finansowa MOK, musimy również skorygować załącznik dotyczący dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Jest to załącznik numer 5. I to są wszystkie zmiany dokonane tą uchwałą. Dziękuję Pani Skarbnik. Jest to projekt uchwały nr 625/15 Rady Miejskiej z dnia dzisiejszego. Proszę o opinię Komisji Budżetu i Finansów. Opinia Komisji pozytywna. Czy Państwo mają uwagi do projektu? Nie widzę, kto jest za przyjęciem. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie przyjęliśmy. I punkt B. Zmiany w uchwały nr 5/15/15 Rady Miejskiej z 22 stycznia w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Konstantynów. Proszę Panią. Projekt uchwały skierowany do Państwa dotyczący zmiany WPF-u na lata 2015-2029 w Konstantynowie Łódzkim wynika z konieczności dostosowania strony dochodów i wydatków budżetu. Chodzi o załącznik numer 1 finansowy. Zgodnie z wszystkimi zmianami dokonywanymi od 22 stycznia do chwili obecnej, również należało go skorygować ze względu na to, że pozycja 3 załącznika numer 1, który brzmi wynik budżetu, uległ zmianie, czyli deficyt jest większy o 8700, które dokonaliśmy zmiany w poprzedniej uchwale. Ponadto należało zmienić załącznik numer 2, to jest załącznik, który jest
zadaniowym załącznikiem o 8700 i o 9000 przeniesione między środkami również na ten cel wskazany w uchwale poprzedniej. Dziękuję Pani Skarbnik za przedstawienie zmian w UPF-ie i to jest, proszę Państwa, projekt uchwały nr 26/15 z dnia dzisiejszego. Proszę o opinię Komisji Budżetu. Opinia Komisji pozytywna. Czy Państwo mają uwagi? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie przyjęliśmy. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na części obszaru Konstantynowa Łódzkiego. Witam Panią Kierownik Ewę Barkańską, która mi się schowała za kamerę, za Pana redaktora i przy okazji witam również przybyłych dyrektorów jednostek, witam Panią Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji, Panią Krystynę Oparę, witam Panią Dyrektor Przedszkola nr 1 Annę Kijak i witam Panią Dyrektor Przedszkola nr 2 Aldonę Jałczak i oddaję głos Pani Kierownik. Proszę bardzo. Dzień dobry Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. To jest plan miejscowy, dotyczy terenu Ignacewa i przedstawi autor projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pan Adrian Jóźwiak. Prosimy Pana. Dzień dobry Państwu, Adrian Jóźwiak, Pana Pana. Przybliżę problematykę projektu planu. Otóż tak, jeżeli chodzi o cały przedmiot naszych praw, jest to niewielki teren w zachodniej części miasta Konstantynopolski w odległości około 650 metrów drogą, że tak powiem, sieciową od drogi wojewódzkiej 710, w związku z czym jest to teren bardzo dobrze skomunikowany. Jest to teren bardzo dobrze skomunikowany, atrakcyjny, ma kontekst, jeżeli chodzi o funkcję mieszkalną. To zdjęcie oczywiście jest częściowo już nieaktualne, ponieważ na dzień dzisiejszy te komuniki już zostały zburzone, natomiast mamy tutaj pewne wyobrażenie, jak wygląda otoczenie. Także mamy świadomość, że jest to teren niezbyt zainwestowany. Działki mieszkalne, które są po sąsiedzku, po zachodniej stronie, one są dość duże. Ta zabudowa mieszkalna, która tam jest, jest dość mocno zatopiona w zieleń. Pozostały kontekst to głównie są tereny leśne, rolnicze i teren hotelu, który tutaj funkcjonuje na dzień dzisiejszy. Jeżeli chodzi o obsługę komunikacyjną i dostęp tego terenu, oczywiście odbywa się on przez ulicę Ignacew w powiązaniu przez ulicą wodociągową. Natomiast bezpośredni zjazd na teren rzeczą naturalną jest, myślę, że będzie się odbywał taki też zamysł w dalszej części, kilka słów na ten temat powiem, drogą, która funkcjonowała jako dojazd pierwotnie do tych kulników, które tak funkcjonowały. Tak jak wcześniej wspomniałem, ten teren na dzień dzisiejszy już nie funkcjonuje, nie ma żadnej kubatury, budynki są rozebrane. Natomiast to jest ten teren hotelu, który ma swoje istotne znaczenie z punktu widzenia planu, z racji tego, że część obszaru planu przewidujemy na powiązanie funkcjonalne tego terenu, o czym w dalszej części. Tutaj mamy panoramę taką widokową od ulicy Ignacew, jak to wygląda, czyli po prawej stronie mamy ten hotel. To jest ten dojazd, o którym wspomniałem, jako naturalne miejsce powiązania komunikacyjnego z tym terenem. I to jest oczywiście ulica Ignacew i dalej jest ulica wodociągowa. Na tym terenie jest dość taki, dość intensywny drzewostan, w tym, że to są to pola. One już są dość zaawansowane, jeżeli chodzi o obiekt, także myślę, że tutaj większej straty dla środowiska przyrodniczego nie będzie z tego powodu. Może pola jest to pola dość krótko żyjącym stosunkowo drzewem i wręcz niektórzy badają to za chwasty w leśnictwie. Tutaj takie zdjęcie historyczne, czyli jak te tereny wyglądały pierwotnie, jako chłodniki. Oczywiście one na dzień dzisiejszy już nie funkcjonują. Teraz nasze założenia projektu planu. Teren został podzielony na dwie części. Na część pierwszą, teren
mieszkaniowo-usługową, czyli przewidujemy tutaj funkcję mieszkalną, dopuszczenie funkcji usługowej. Jest to atrakcyjne miejsce też pod względem samego kształtu geometrii, łatwo stosunkowo będzie wyodrębnić te działki, wplatając pewien taki porządek urbanistyczny w tym obszarze, co też w dalszej części zasygnalizuje. I to, tutaj jest ten teren usługowo-mieszkaniowy, przewidziany na powiązanie z hotelem, który już tam funkcjonuje. I tutaj strzałeczka jako kierunek, że tak powiem, powiązania funkcjonalne. Tutaj pozwoliłem sobie wrzucić projekt podziału, następny projekt podziału, jak ten teren mógłby wyglądać i w jaki sposób mógłby funkcjonować. Oczywiście tutaj mamy ulicę Ignacy, to jest ta nasza pierwotna droga, która funkcjonowała. Działek jest, 32 działki są na dzień dzisiejszy, powierzchnia od około 1400 do 800, minimalna powierzchnia to jest 600 metrów. Rzecz jasna, to jest projekt, to jest taka pewna przymiarka tutaj miasta w związku z perspektywicznym zbyciem tej nieruchomości. Jeżeli chodzi o dostęp do infrastruktury technicznej, to praktycznie, jeżeli chodzi o prąd, to wiadomo, to jest linia program, to jest, woda również jest i gaz jest w ulicy Ignacy. Przez teren w południowej części, tak jak widnieje na rysunku, przebiega sieć średniego napięcia. No, ona ma oczywiście pewną strefę z ograniczeniami potencjalnymi, przy czym ta strefa tego ograniczenia i tak dopiero w kontakcie z zakładem właściwym energetycznym zostanie sprecyzowana, natomiast szczególnie nie koliduje tutaj, jeżeli chodzi o możliwość gospodarowania działek z założeniami urbanistycznymi, no, ale jest to no, niezbyt sprzyjający element optycznie przynajmniej, jeżeli chodzi o krajobraz, zwłaszcza jeżeli ktoś miałby działki po sąsiedztwie. Z mojej strony to wszystko, dziękuję, jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Ja mam takie pytanie. Okej, no przechodzimy tą działkę, ty będziemy sprzedawać. Pytanie personalne do okresie czasu od podjęcia decyzji o zmianie zagospodarowania wartościowo. Ile nas kosztowała ta decyzja odszkodowanie, ile musieliśmy zapłacić i jakie są zakładane wpływy ze sprzedaży? Tutaj już tak powiem, nie wiem do końca, może jestem. Nie, natomiast tak, może w jednej materii w sprawie prognozy skutków finansowych, może się powiem, oczywiście pewna przymiarka została zrobiona jako szacunkowy, potencjalny, tam bodajże ponad chyba 3 miliony wychodziło zysku przy sprzedaży tych nieruchomości. Oczywiście jest to absolutna orientacja, trudno jest ocenić, jak się rynek zachowa i w jakiej postaci te nieruchomości będą sprzedawane, w jakiej przestrzeni czasowej. Okay. A jakie odszkodowanie musieliśmy wypłacić właścicielowi tej działki na skutek decyzji? Odkupienie, czyli to nas kosztowało. Zapłaciliśmy za tą nieruchomość 2 miliony chyba 600. 680. Czyli dwie szanse, żeby to się zbilansowało, tak? Koszty przecież doprowadzenia, tam będzie doprowadzone też uzbrojenie, uzbrojamy ten teren jako miasto. Drogi też są rady, to idealna sytuacja, żeby dać do sprzedaży osiedle już podzielone z doprowadzonymi mediami i wtedy cena również wzrośnie, bo jeżeli poniesiemy jakieś nakłady, to myślę, że odzyskamy po później w cenie. Czy są inne pytania? Tak, jeśli można. Proszę bardzo. Paragrafie 6.3 ustęp pierwszy, tak. Ustala się dotyczące, ustalenie dotyczące nowo wydzielonych działek budowlanych. Punkt pierwszy. Pod zabudowę usługową i usługowo mieszkaniową 1000 metrów. Czy ja bym rozumiał, że jest przyjęta sztywna wielkość tych działek 1000 metrów i nie chodzi o żadna inna? No tak wynika. Nie, nie ma tutaj. Nie. Ale mówimy o terenie tym, co jest pod usługi, tak? Tak. 2UMN. Tak, to jest teren pod usługi dla inwestora, który ma
nieruchomość przyległą. Czyli na hotelu. Tak. Tak, to znaczy ten teren ma powierzchnię 1000 metrów? To znaczy... Może ja się wypowiem w tej sprawie. Otóż tak, tutaj ustala, są informacje o minimalnej powierzchni działki 1000 metrów. Natomiast... Ale takiego zapisu nie ma. Jest ustalenie dotyczące minimalnej powierzchni na nowo wydzielanych działek budowlanych. Nie, jest ustalenie dotyczące nowo wydzielonych działek budowlanych. Tutaj swoje uchwały minimalne. Mówimy o paragrafie 6. Tak. Ustalenia dotyczące minimalnej powierzchni na wydzielanych działek. Ustalenia dotyczące na to się rozumie, że należy na jakieś poprawki. Tak. To być może, że to taki... Podczas edycji może nie będę panu siedzieć i tutaj zapis natomiast chciałbym też zwrócić uwagę na jedną rzecz, że tutaj zasada była taka, żeby przyjąć taki parametr, żeby ten teren nie mógł być już dzielony na mniejsze fragmenty. Bo tutaj ten teren i tak, gdybyśmy chcieli, że tak powiem, ten teren jest większy niż podwójna wartość tej powierzchni minimalnej, co eliminuje możliwość podziału tej nieruchomości. Bo to jest pasek, może ja też pokażę, jak to wygląda, żeby było pełna świadomość.